Cześć Wam. Tym razem nowa wersja nadwozia Meganki, czyli Gran Coupe. To nic innego jak po prostu sedan, chociaż ta tylna linia tutaj jest dość mocno upadająca, czyli coś tam z tego Gran Coupe jednak ma. Wnętrze oraz przód to już takie charakterystyczne elementy nowych modeli Renault. Z przodu mamy ładnie wyglądające, jeszcze lepiej świecące przednie lampy. Coś a la wąsy, opadająca łezka, coś w ten deseń. Mamy tutaj także ciemne 18-calowe felgi o dość ciekawym wzornictwie. Przyciemnione są także tylne szyby oraz szyber dach. Generalnie te nowe Renówki, Meganki, im ciemniejsze, tym fajniejsze, ponieważ tu i tam jest spora ilość chromu przy oknach, klamki są chromowane gdzieś tam z boku i z przodu na zderzaku. Auto generalnie dość ładnie się prezentuje i mocno rzuca się na ulicy w oczy. Dostępne będzie od grudnia 2016, czyli za kilka tygodni. Produkowane będzie w Bursie w Turcji, zresztą tak jak Kliówka. Jeśli chodzi o silniki w Gran Coupe, będziemy mogli wybierać między benzyną 1.6 115 koni lub 1.2 130 koni. Ten drugi mocniejszy jest dostępny w mojej testówce i tylko z tym silnikiem będzie można zakupić automatyczną 7-biegową skrzynię EDC. Jeśli chodzi o silniki diesla, będzie to albo 90, 110 lub 130 koni mechanicznych. Tam z kolei automatyczna skrzynia będzie dostępna z silnikiem 110-konnym. Tak jak wspomniałem, jest tutaj silnik mocniejszy, chociaż benzynowy, chociaż o mniejszej pojemności. Sprint do setki zajmuje niecałe 11 sekund, dokładnie 10,9, chociaż wydaje się w środku, jakby to było znacznie szybciej. Pojemność baku to niecałe 50 litrów, tam chyba bez 300 ml. Średnie spalanie przy takiej rozsądnej, normalnej, dynamicznej jeździe oscyluje w granicach 6 do 6,5 litra na 100 km, więc myślę, że jak na silnik benzynowy to całkiem spoko. Z bliska prezentuje się to w następujący sposób. Jak widać, mamy tu jeszcze tam nieco wolnej przestrzeni. Maska jest na takich solidnych dwóch teleskopach. Jeśli chodzi o tyłek, to równie ciekawy co przód. Taki podobny do tego, którego możemy spotkać w większym, starszym bracie Talizmanie. Są tutaj dość ładnie wyglądające i dobrze świecące tylne lampy, które spotykają się niemal że na środku przy tym znaczku Renault. A jeżeli chcemy otworzyć bagażnik, musimy wcisnąć guzik umiejscowiony przy kierownicy, na pilocie, lub możemy to zrobić za pomocą gestu ruchu nogą pod tylnym zderzakiem. Działa to bardzo dobrze, bagażnik otwiera się w momencie i to dość szybko. Zaglądając do bagażnika znajdziemy sporą przestrzeń, płaską podłogę, z prawej strony skrytka przeznaczona na przykład na gaśnicę, nie brakuje tu także źródła światła, w podłodze znalazło się miejsce na koło zapasowe oraz jeszcze tam trochę wolnej przestrzeni. Jeżeli złożymy oparcie tylnej kanapy, pojemność bagażnika wzrasta do 987 litrów. A teraz zajrzyjmy do środka Gran Coupe. Tylne drzwi, dość takie masywne. To u góry, które, co wygląda jakby było twardym jak kamień plastikiem, bez wątpienia takim jest. Nie jest to jednak najgorszy typ twardego plastiku, dość miły w dotyku. Niżej mamy taką niebieską, fioletową, pewnie na filmie będziecie widzieć linię. Ona może świecić w różnych kolorach, jest to oczywiście konfigurowalne. Te boczki tutaj dość ładnie uginają się pod palcami, tak samo jak ten podłokietnik. Jest tu niewielka skrytka, elektryczne sterowanie szybą. Niżej mamy większą skrytkę, na pewno jakaś duża butelka z piciem zmieści się tutaj bez problemu. Zaglądając głębiej dostrzegamy od razu nawiewy dla pasażerów siedzących z tyłu przy tunelu środkowym, który jest powiedzmy średniej wielkości z naciskiem na wyższy, także ta osoba na środku będzie miała nieco mniej miejsca na nogi, ale to standard w tego typu autach. Jest tutaj także wyjście 12V. Tapicerka jest dość miła w dotyku, przyjemna, wygodna. Na środku znajduje się podłokietnik z uchwytami na napoje. Całość prezentuje się naprawdę bardzo elegancko. Jestem raczej większą osobą, aniżeli mniejszą. Mam 185 cm wzrostu, bez problemu się tutaj zmieściłem.
O ile miejsca tutaj przy kolanach nie brakuje, ponad dwa palce wchodzą bez problemu, o tyle niestety nad głową przez tą opadającą linię dachu nieco go zabrakło. Powiedzmy, że tylne miejsca są dla osób takich do 180 cm wzrostu. Wówczas taki pasażer się bez problemu wyprostuje i nie będzie narzekał nawet w tych najdłuższych trasach. Nie zabrakło tutaj z tyłu także źródeł światła, są one aż 3. A teraz zobaczmy, jak się prezentuje deska rozdzielcza w całej okazałości. Jest tutaj wprawdzie spora ilość przycisków, chociaż i tak większość funkcji jest ukryta w tym ekranie dużym pośrodku kokpitu, więc trzeba smerać palcami, ale o tym nieco później. Generalnie cała tapicerka, cała deska rozdzielcza w odcieniach szarości, więc to niebieskie podświetlenie, zwłaszcza teraz w chłodne dni, jak najbardziej do tego samochodu pasuje. Mamy tutaj także wiele chromowanych dodatków, które dodają niewątpliwie takiego uroku, elegancji. U góry jest oczywiście, tak już wcześniej Wam wspominałem, otwierany szyberdach, który może być także zakrywany roletą. A teraz sprawdźmy, jak to wszystko wygląda z przodu. Tu oczywiście już znacznie lepiej, te elementy na tych drzwiach u góry nie są twardymi plastikami, a gdzieś tam delikatnie, ładnie uginają się pod palcami. Także mamy tutaj tą niebieską linię, która nam oświetla te drzwi. Kierowca jak zawsze rządzi wszystkim, co znajduje się na pokładzie. Lusterka elektrycznie sterowane, składane. Miły i wygodny podłokietnik, przydaje się w dłuższych trasach. Tutaj mamy większą skrytkę z przeznaczeniem bardziej na jakieś tam napoje. Zaglądając głębiej, dostrzegamy od razu przyciski. Jeden od otwierania wlewu paliwa, drugi od otwierania klapy bagażnika, o której Wam już wcześniej wspominałem. Jeśli chodzi o fotele, ich design, komfort, w skali od 1 do 10 daje takie mocne 9. Wracając z powrotem do środka, od razu rzuca nam się w oczy ta niebieska linia, charakterystyczne już podświetlenie dla tych nowych modeli Renault. Jest tutaj miły i wygodny w dotyku podłokietnik, jest on przesuwany. Znajduje się w nim sporych rozmiarów schowek, można tu naprawdę sporo rzeczy włożyć. Miejsce na jakieś drobiazgi, za roletą miejsce na kolejne drobiazgi. Automatyczna skrzynia siedmiobiegowa EDC, o której Wam już wspominałem. A teraz zobaczmy, jak to wszystko wygląda tuż po starcie. Auto posiada kartę, więc system bezkluczykowy, wystarczy wcisnąć guzik, aby w błyskawicznym tempie odpalił nam się silnik. Zacznę może od kierownicy, która jest w moim ulubionym kształcie, czyli literka D, nieco spłaszczona u dołu. Jest na niej wprawdzie trochę przycisków, ale łatwo się do nich przyzwyczaić, są tylko te najważniejsze. Tuż za kierownicą znajduje się dźwignia, tym razem od sterowania systemem audio. Jeśli chodzi o system audio, gra naprawdę na dość przyzwoitym poziomie. Tuż za kierownicą znajduje się, na pierwszy rzut oka wygląda jak prędkościomierz, ale w zasadzie jest to wyświetlacz TFT, który może pokazywać właśnie prędkościomierz lub to wszystko może wyglądać w nieco inny sposób. Zaraz Wam pokażę zresztą jaki. Niektórzy z Was już pewnie widzieli, jak to wygląda w talizmanie. Tu jest dokładnie tak samo. Mamy kilka stylów. Styl pierwszy, styl drugi, trzeci, no i mój ulubiony czwarty. Także to podświetlenie, które tutaj widzieliście na tych bocznych drzwiach, czy choćby ten właśnie prędkościomierz, może być w różnych kolorach. Możemy to dość szybko konfigurować, już Wam pokazuję. Może być to albo zielony kolor, czerwony, bardziej pasuje do trybu sportowego, niebieski mój ulubiony, fioletowy, kojarzący się, nie wiem, z komfortem, lub taki jakiś właśnie nijaki. Zostawiam na niebieskim, tak jak było. Tu z boku, co widzicie, to jakieś błędy. To chodzi o ciśnienie w lewym tylnym kole. Nie wiem, czy ja złapałem przed chwilą kapcia, ale to sprawdzę później. Nad tym wyświetlaczem TFT znajduje się head-up, gdzie są takie informacje jak aktualna prędkość, aktualna dozwolona prędkość oraz dwie boczne linie pokazujące nam migające na czerwono. Dodatkowo też w głośnikach tak jakby coś śpierdzi w momencie, kiedy kierowca najedzie bez kierunkowskiego
wskazu na białą linię. Ma to za zadanie wybudzić kierowcę, żeby się ocknął. Suma summarum, chodzi po prostu o bezpieczeństwo. Tak samo, jeżeli jedzie gdzieś tam przed nami jakieś auto, pokazuje się tutaj samochodzik oraz tutaj niżej, w tym miejscu, gdzie teraz jest kontroluj czujniki kół, czas w sekundach, jaki mamy do poprzedzającego nas pojazdu. Teraz wróćmy może do tego wyświetlacza. Wprawdzie większość rzeczy ustawiamy tutaj za pomocą ekranu, to jednak temperaturę ustawiamy za pomocą pokrętła, ale siłę nawiewu także musimy ustawić za pomocą ekranu. Jeżeli ktoś nigdy wcześniej nie miał styczności, początkowo będzie mu poniekąd ciężko się do tego przyzwyczaić, chyba że lubi gadżety tak jak ja, wówczas nie ma problemu. Chociaż i tak wolałbym, żeby temperatura ustawiała się pod gdzieś tam na ekranie, a za pomocą pokręteł siłę nawiewu. No ale jest jak jest i tego się po prostu już nie zmieni. Tutaj niżej pod ekranem mamy kilka przycisków, m.in. tryb eko, przednie fotele są podgrzewane, w kierowcy fotelu kierowcy jest także funkcja masażu, auto ma także wspomaganie parkowania. Możemy wybierać spośród parkowania prostopadłego, skośnego czy na kopertę. Dość ładnie to działa. Tu da się wyłączyć system auto start stop, który nie działa dość irytująco, jak to jest w innych tego typu samochodach. Przy środkowym tunelu są także przyciski od sterowania tempomatem, elektroniczny hamulec ręczny oraz ten przycisk, taki ala, ja wiem, gwiazdka, listek, coś w tym stylu. Jest to przycisk Multisense. Gdy go naciśniemy, zmieniają nam się tryby pracy układu wspomagania, czas reakcji zmiany biegów w skrzyni i jeszcze tam kilka innych rzeczy. Możemy wybierać spośród trybem sportowym, komfortowym, tryb eko, neutralny lub też spersonalizowany przez nas. Tutaj u góry mamy sterowanie szyber dachem. Dość szybko się zamyka i otwiera. Dodatkowo, tak jak już Wam wcześniej wspominałem, możemy zasunąć roletę. W aucie jest kamera cofania, z której obraz jest po prostu świetnej jakości, niezależnie od pory dnia i nocy. Na filmie może jeszcze tego tak nie widać, w rzeczywistości jest to niebo lepiej. Każdorazowo, kiedy wbijemy wsteczny bieg, ona się załącza. Niebieskie linie pokazują zakres skręcenia tych przednich kół. To jest inaczej nasz aktualny tor jazdy, co umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne parkowanie na jakimś ciasnym osiedlowym parkingu. Jeżeli ktoś ciągle szuka, gdzie jest najtańsze paliwo w danej chwili, to ma troszkę łatwiej w Gran Coupe. Kolejnym udogodnieniem jest cennik paliw na pobliskich stacjach. Czekając na coś lub kogoś w aucie, można pograć we wciągające i pożerające czas gry, jak choćby Sudoku czy Wisielec w wersji motoryzacyjnej. Renault jest jedną z nielicznych marek, którym nowy wygląd pojazdów z pewnością wyszedł na bardzo duży plus. Gran Coupe posiada 463,2 cm długości, 181,4 cm szerokości oraz 144,3 cm wysokości. Rozstaw osi wynosi dokładnie 2,71 i sprawia, że auto wygląda jak długa limuzyna, a przecież to zwykła, ale nowa Meganka. Te nowe Renówki są dość fajne. Nie czuć w nich dołków i nie męczą w trasie. Słowa żony po przejechaniu pierwszych 200 km. Mówiąc szczerze, zgadzam się z nią w 100%. Zawieszenie dość dobrze wybierało wszelakie nierówności, których to, jak wiemy, na naszych drogach nie brakuje. Tryb komfort to po prostu pełen komfort. Wygodne fotele, dobrze wyciszona kabina, wygodna pozycja za kierownicą, świetny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny. Czego chcieć więcej? Nowe Renault Megane Gran Coupe to całkiem udane auto i ciężko jest się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Nawet do ceny za specjalnie się nie da, bo ta wydaje się dość atrakcyjna. Bazowa cena to 61 900, czyli ledwie 2000 więcej od wersji hatchback. Jeszcze raz. Minusy. Jak w każdym nowym Renault, niektórym może przeszkadzać zbyt wiele funkcji dostępnych w ekranie zamiast pod przyciskiem czy innym pokrętłem. Czyli gadżety trzeba lubić albo się do nich szybko przyzwyczaić. Wysoki tunel środkowy, ale ten segment już tak ma. Plusy.
duża ilość miejsca z tyłu, pod warunkiem, że macie do 180 cm wzrostu. Powyżej trzeba się nieco zsunąć, ale i tak jest wygodnie. Kolejny plus to dobre wyciszenie kabiny. Następnie cena, zawieszenie, wykończenie wnętrza oraz pozycja za kierownicą. Wyhaczyłem tuż przed publikacją tego filmu na oficjalnej stronie Renault, że jest teraz jakaś promocja i najtańszy Megane Grand Coupé kosztuje 59 900, czyli dokładnie tyle samo co wersja hatchback. Jeżeli wasz budżet nie pozwala na talizmana, a chcecie mieć coś, co go bardzo przypomina, to Megane Grand Coupé jest z pewnością propozycją dla was. Jeżeli podobał ci się mój filmik, łapka w górę. Jeżeli podoba ci się mój kanał, subskrybuj, aby nie pominąć żadnego odcinka. Po całość relacji zapraszam was jak zawsze na strefakulturalnejazdy.pl. Szerokości.